Podatek od reklam to droga do osłabienia prywatnych mediów w Polsce. Media protestują. Prokuratura sprawdzi Matkę Boską Kermitowską. Prokuratura sprawdza, czy dziennikarka znieważyła naród polski. Zima zaskoczyła Trzaskowskiego, twierdzi TVP. Tłusty czwartek, a my o pizzy z okazji Dnia Pizzy. Jaka pizza, taka stacja. Telewizyjna oczywiście. Czwartek, tłusty czwartek. Jeden pączek to około 300 kalorii, niestety. 11 lutego, program w telegraficznym skrócie. Przy okazji od razu uściślam, uwaga i ostrzeżenie, to nie jest program informacyjny. Zapraszam na wiadomości. To jest subiektywny przegląd wydarzeń i nie mniej subiektywny komentarz do rzeczywistości. Wszystko jasne, mam nadzieję. Maciej Orłoś, zaczynamy. Podobno słynny biznesmen i twórca masowej motoryzacji Henry Ford powiedział kiedyś do klienta, że może mieć Forda T w dowolnym kolorze, pod warunkiem, że jest to kolor czarny. W środę można było sobie pooglądać każdą telewizję, pod warunkiem, że jest to telewizja publiczna, bo wczoraj większość polskich niezależnych mediów wzięła udział w spektakularnym i bezprecedensowym proteście przeciwko rządowej propozycji podatku od reklam, który w rzeczywistości jest nieudolnie ukrywaną próbą pogrążenia mediów, które nie mogą liczyć na finansowe wsparcie z państwowej kasy. Wkrótce ruszą konsultacje dotyczące opodatkowania gigantów cyfrowych, gigantów cyfrowych, gigantów cyfrowych. O kurwa! Ponieważ wczoraj chcąc nie chcąc czerpałem informacje z mediów rządowych, to dziś nie pozostaje mi nic innego jak przyznać się do błędu. Moja dotychczasowa krytyka działań rządu wynikała po prostu z niedoinformowania i manipulacji wiadomych sił, czyli krótko mówiąc lewactwa wszelkiego typu, inspirowanego oczywiście z Niemiec. Od dziś rezygnuję z publikacji na łamach serwisów stanowiących narzędzia w rękach wrogich nam ośrodków, Facebooku i YouTubie. Do widzenia. Od jutra w telegraficznym skrócie tylko na Albikli. Żartowałem. Program oglądacie na YouTubie lub na Facebooku i chyba jednak nie zdążyłem się zainfekować rządową propagandą płynącą z rządowych mediów. Zresztą spróbujmy, przekonamy się. Otóż, co jest nie tak z planowanym podatkiem? Teoretycznie, jak zapowiada rząd, zebrane w ten sposób pieniądze, czyli około 12-13 sasinów, a więc 800 milionów złotych, miałyby zostać przeznaczone na ochronę zdrowia, kulturę i ochronę zabytków. No znakomicie, świetnie. Tylko, że ta część, która ma trafić na kulturę i zabytki, będzie rozdysponowywana przez polityczne instytucje, więc jakoś mam dziwne przeczucie, że działalność kulturalna Tadeusza Rydzyka będzie przez nie szczególnie ceniona. No takie mam przeczucie, co ja na to poradzę. Jeśli chodzi o pieniądze na ochronę zdrowia, tego się nie da spieprzyć, prawda? Oj, da się. Kojarzycie rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego, który po dojściu PiS do władzy miał zastąpić refundację in vitro dla par mających trudności z poczęciem potomstwa, pamiętacie? Przez 4 lata wydano na niego prawie 100 milionów złotych. Powtarzam, prawie 100 milionów złotych. Po pierwszych 2 latach trwania tego programu rząd przestał przedstawiać statystyki jego skuteczności. A dlaczego? Dlatego, że do 2018 roku przyczynił się tylko do 70 ciąż. Program in vitro dla porównania w latach 2013-16 miał jednak nieco wyższą skuteczność, ponad 21 tysięcy żywych urodzeń. I to tyle, jeśli chodzi o sensowność finansowania przez PiS ochrony zdrowia i starań o zapobieżenie katastrofie demograficznej. Kropka. Co do podatku, to oczywiście każdy może mieć swoje zdanie, czy podatki zwiększać, czy zmniejszać. Tylko do jasnej cholery, dlaczego zwiększać go tym, którzy należą do grupy najmocniej dotkniętej kryzysem związanym z pandemią? Rynek reklamowy w naszym kraju skurczył się w minionym roku o około 10%. Giganci cyfrowi, portale internetowe czy serwisy streamingowe to biznesy, które nie ucierpiały na pandemii koronawirusa, ale dzięki obostrzeniom epidemicznym znacznie zwiększyły przychody. Dlatego rośnie grupa państw, które uważają, że takie międzynarodowe firmy powinny być sprawiedliwie opodatkowane. Ale na szczęście TVP dostaje miliardy z budżetu, Rydzyk dofinansowanie od ministrów, a Sakowicz z Karnowskimi reklamy od spółek Skarbu Państwa. Oraz jak wiadomo, rząd się wyżywi. Antoni Orłoś nie dostaje miliardów z budżetu państwa, natomiast ma świetne pomysły i potrafi trafiać w dziesiątkę. Co nam dziś przedstawi w części muzycznej programu w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS? Przekonajmy się.
Dobrze, odetchnijmy trochę od ciężkich tematów. Na osłodę, dla oddechu, kotek. Wcielił się w niego prawnik uczestniczący w posiedzeniu sądu w Teksasie. Adwokat niechcący uruchomił filtr w komunikatorze, który podmienił jego twarz na kociątko. A może nie niechcący, nie wiem. Może sędzia to kociarz? Kto wie? Ponton, I believe you have a filter turned on in the video settings. You might want to... Can you hear me, Judge? I can hear you. I think it's a filter. It is, and I don't know how to remove it. I've got my assistant here. She's trying to, but I'm prepared to go forward with it. I'm here live. I'm not a cat. Jeśli chodzi o zwierzątka, to z kolei u nas niemałą karierę zrobiła żaba. Bardzo zła żaba i co gorsza wspierająca Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Straszne, straszne. Na szczęście porządek postanowił z nią zrobić wiceminister sprawiedliwości. Marcin Romanowski złożył zawiadomienie do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa obrazy uczuć religijnych przez osobę, która wystawiła na aukcji na rzecz WOŚP obraz Matka Boska Kermitowska. Cieszę się, że wiceminister zajmuje się poważnymi sprawami i angażuje w nią prokuraturę. Naprawdę zuch. To jest jasny komunikat. Żaden żartowniś nie może spać spokojnie. Koniec śmiania. Żarty się skończyły. Idziemy po was. W ogóle prokuratura ma pełne ręce roboty. Ostatnio przesłuchała dziennikarkę żydowskiej agencji telegraficznej w sprawie tekstu, który zaczęła sformułowaniem, cytuję: czy doczekamy dnia, w którym polska władza również przyzna, że niechęć do Żydów była wśród Polaków nagminna, a polski współudział w zagładzie jest faktem historycznym? Prokuratura sprawdza, czy autorka w ten sposób dokonała przestępstwa określanego w kodeksie jako znieważenie narodu polskiego. Przy okazji, jeśli ktoś z prokuratury mnie słucha, to chciałbym donieść o innych skandalicznych insynuacjach. Tak pewien oszczerca ludu polskiego pisał o okresie niemieckiej okupacji. Stosunek Polaków do Żydów jest przeważnie bezwzględny, często bezlitosny. Korzystając w dużej części z uprawnień, jakie nowa sytuacja im daje, wykorzystują wielokroć te uprawnienia, często nadużywają je nawet. Zbliża ich to w pewnym stopniu do Niemców. Panie prokuratorze, albo pani prokurator, uprzejmie donoszę, że obywatel Jan Karski obraża naród polski. Który to Karski? No wiecie, ten bohater wojenny, kurier państwa podziemnego, dzięki któremu świat dowiedział się o trwającej zagładzie Żydów. Tak, ten Karski. Zima zaskoczyła drogowców. Jako weteran dziennikarstwa mogę wam powiedzieć, że dość już mam powtarzania co roku, albo prawie co roku, tego samego hasła. Dlatego rozumiem, dlaczego w TVP w tym roku postanowili je zmienić na Zima zaskoczyła Trzaskowskiego. Problem w tym, że rzekomą nieudolność prezydenta Warszawy zilustrowali zdjęciami drogi krajowej. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Idąc tym tropem, Trzaskowskiego można by oskarżyć też o nieudolność w odśnieżaniu Antarktydy. Kto wie, kto wie. W każdym razie rzucam pomysł, panie Kurski. Bierz pan za darmo, jak pan chcesz. No problem. Tak w ogóle to przypominam, że dziś mamy tłusty czwartek. Ja wiem, już jest wieczór, ale jeszcze wam zaproponuję filiżankę mięty i do tego jeszcze jeden pączek. Na dobry sen. A co tam? Tłusty czwartek jest raz w roku. Nie żałujmy sobie. Babciu, to jest zajebiste! Ten tydzień jest zresztą całkiem przyjemny kulinarnie. We wtorek przecież obchodziliśmy Dzień Pizzy. Z tej okazji i przy okazji, że rozmawialiśmy dziś o sytuacji mediów w Polsce, chciałem wam zaproponować zabawę. Jaką pizzą są nasze telewizje informacyjne? Grono ekspertów, medioznawców i specjalistów od włoskiej kuchni w osobach zespołu, w telegraficznym skrócie, przygotowało następujące zestawienie. TVN24 hawajska. Ma swoich zagorzałych miłośników, ale grono nieprzejednanych wrogów. TVN24 bis. Hawajska z krewetkami. Niby hawajska, ale z bardziej ekskluzywną nutką. Polsat News.
pizza wiejska. W zasadzie wszystkim w miarę pasuje, ale trochę trąci nachalną swojskością. Superstacja. Pizza z bananem i czekoladą. Niby na okrągłym włoskim cieście, niby pieczona w piecu, ale czy to serio jest pizza? TVP Info. Pizza z kupą sikami i rgami. Yes, yes, yes. I to dziś wszystko. Zobaczymy się już w niedzielę. Zapraszam. Cześć. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Szybko poszło. Mój kanał na YouTubie osiągnął i przekroczył kilka dni temu 100 tysięcy subskrypcji. To jest duża przyjemność i satysfakcja. Bardzo za suby dziękuję. I proszę, żeby do końca lutego było 200 tysięcy. 200 tysięcy. Nie no, żartuję, spokojnie. Nie nerwowo, Panie Orłoś, dobrze? Nie nerwowo. Dziękuję patronom. Bez Waszego wsparcia nie byłoby tych 100 tysięcy. Jesteście genialni. Bardzo dziękuję. Dziękuję ekipie, która współtworzy program w telegraficznym skrócie. Są to Adrian Jasiński, produkcja i spinanie całości. Wojtek Węglarz, montaż. Antoś Orłoś, muzyka. I jeszcze jedno, mamy już angielskie napisy na YouTubie, więc jak ktoś mieszka na przykład w Ameryce i ma męża lub żonę lokalną, to może jej lub jemu zaprezentować nasz program, dzięki czemu oni tam na zachodzie wreszcie zrozumieją, o co chodzi w Polsce, o co kaman. Okej? Okay? Goodbye, see you soon.